No witam. Myślicie, że mnie to rusza? Wasze komentarze pod moimi filmikami? To, że kopiujecie moje zdjęcie i moje filmiki na różnych portalach? Myślicie, że mnie to rusza? Wy jesteście debilami. Co? Teraz jesteście sami? Cwaniakami? Wiecie o tym, że prawo autorskie łamiecie? Moich filmików? Wiecie, że to jest karalne? I wy tak dalej robicie? YouTube się za was weźmie, bo jest to zgłoszone już. I zobaczymy, czy będzie tak wam miło, jak YouTube was weźmie przy ścianie, was nałoży i będziecie wyjaśniać, dlaczego moje filmiki kopiujecie na różnych stronach. Raz. Wysłaliście bez mojego zezwolenia numer GG. 2. Wysyłacie jakieś zdjęcia na portale. 3. Wysyłacie rozmowy moje, prywatne, z kimś na stronę forum różnym. Tu już macie 4 prawa łamiecie autorskie. Chcecie wojnę? Nie ma sprawy, ja mogę to zgłosić tam, gdzie się zgłasza. I będziecie się dopiero tłumaczyli. I przez was jeszcze YouTube będzie zamknięty. Bo pociągną jeszcze stronę YouTube waszą. Chcecie wojnę? Nie ma sprawy. Ciekawe, jak wam filmiki powrzucam na inny serwer lub zdjęcia lub numer GG lub co piszecie z kim. No zobaczymy, czy by was nie wkurwiało to, bo chyba by was to wkurwiało równo jak mnie. Ciekawe jestem, czy w realu jesteście taki mocni, czy tylko przez internet jesteście mocni. Bo przez internet to każdy jest mocny, ale w realu jest taki cieniutki ktoś jest. Może umówimy się wszyscy razy w realu. W 4 oczy. To sobie wyjaśnimy to. Zobaczymy, kto jest tu mocny. Pamiętajcie, internet to nie wszystko. I wasze zachowanie w kierunku wysyłania filmików w różnych portalach to jest niezgodne z prawem autorskim. I mam to prawo zgłaszać to. To wy po dupie dostaniecie, nie ja. Bo ja z prawem moim autorskim ja wystawiam, a nie wy. Wy nie macie prawa mi kopiować zdjęć, kopiować GG itp. itp. Wy łamiecie to wszystko, nie ja. Tu uważajcie troszkę, co robicie na ten temat. Na razie.